Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I pokażę partię, bo to tak się pytać, jako trener jakieś osiągnięcie miałem. No tam można powiedzieć, że tam jakieś były tytuły mistrzów Polski czy coś, czy tam jakieś zawodniczki. Cztery zostały mistrzyniami międzynarodowymi, piąta będzie. Ale tu my widzimy partię graną przez zawodniczkę, która miała największe sukcesy z tych, które ja uczyłem. Na początek dam partię z czasów, kiedyśmy się nie znali i żeśmy nie pracowali, więc w tej partii nie ma żadnych moich trenerskich osiągnięć. Zawodniczka umiała ile umiała, grała czarnymi obronę Karokan, białymi. Przeczytała po rosyjsku książkę Sokolskiego, gdzie było 50 czy 60 wygranych przez niego partii w debiucie Sokolskiego i kosiła. Partia grana w czasie otwartych mistrzostw Polski, takim systemem szwajcarskim, w 1977 roku w Cieplicach. Przeciwniczka wyborna, Apolonia Litwińska to mistrzyni. A jak wiemy, mistrzyni to jest zawodniczka taka. Tu trochę spróbujemy to skrócić. Coś się nie udaje. O, udało się poprawić. Udało się poprawić. Przeciwniczka Apolonia Litwińska. A zawodniczka grając tak zdobyła dwa razy Mistrzostwo Polski juniorek. Trzeci raz już nie chciało się jechać, bo Polski Związek Szachowy nie docenił tego, wysyłał inne zawodniczki. Chociaż w pokonanym polu były wszystkie, w tym Agnieszka Brustman. Czyli w ostatnim roku już go zdobyła Mistrzostwo Szkół Średnich, B4. Debiut Sokolskiego, można grać różnie. E5. No tak jest zalecane. Goniec B2. F6. Można zbić na B4, można zagrać F6. Po F6 pozycja jest ciekawa. Białe grają E4 i traktują pozycję lekko w stylu kapitana Evansa, to znaczy zaciągają, znaczy goniec idzie na B4. Tam można było oczywiście grać 5 i po goniec C4 atakują króla, ponieważ widzimy, że gońce strzelają i hetman chce wyjść. Trzeba rozbić klin pionowy tych dwóch pionów. Ten klin pionowy trzeba rozbić. I tu trzeba powiedzieć, że zawodniczka sama tego nie wymyśliła, że grywał tak Sokolski. Ten plan gry, który stosowany, grywał Sokolski. Niektórzy polecają C6, skoczek E7. No dobry plan, przykrywa, bo to hetman H5 i F4 od razu otwieramy linię F i dużą diagonalę. D5. Tu można było grać D6, ale D5 najlepsza kontynuacja, ostra, ale na młyn. Tu trzeba powiedzieć, że nie pamiętam, czy mistrzyni litwińska miała medale w Mistrzostwach Polski, ale była bardzo cenioną zawodniczką w Rosji. Tego nie pamiętam, nie sprawdza mi to takie istotne. ED5, EF4. I teraz można grać skoczek H3, a można dać szacha hetmanem na H5. Okazuje się, że nagle pozycja czarnego monarchy jest mocno zagrożona. Posunięcie typu G6 osłabia pozycję. Można nawet cofnąć hetmana na E2.
Można nawet cofnąć hetmana na E2. Skoczek G6. Tak grywane. Tu nie wiadomo, czy czarne były przygotowane. Wiadomo było, że ta młoda zawodniczka gra debiut orangutana. To było wiadomo. I w duchu Sokolskiego. Tu jest punkt, który trzeba atakować. Skoczek idzie tu. Tu. I tu. Skoczek E2. Teoria debiutów mówi, że po roszadzie są równe szanse. No ale jak widzimy, białe grają gambit, prawdziwy gambit. Grają bez piona. Skoczek E2. Skoczek D7. To posunięcie sprawia czarnym problemy. To posunięcie sprawia czarnym problemy. I tu można oczywiście zraszować, ale można w duchu tego, cośmy planowali. I w razie czego mamy przesłonkę. W zasadzie pozycja czarnych jest przegrana. O ile strategicznie może jeszcze nie do końca, to moralnie już. Moralnie już jest przegrana. Hetman E7. Dawało szansę na sukces. Wzmocnienie punktu G6 po naturalnej roszadzie. Żadnych szans czarnym nie daje. Tu oczywiście jak włączymy komputer czy inne żelastwo, albo nawet plastikowy czy kwantowy. Oczywiście ani kwantowego komputera nigdy nikt nie zobaczy. Tudzież sieci neuronowych. To nawet jeżeli jest szansa to utrzymać, że z dala od przegranej jest to bardzo trudne. Go nie zwraca. I tu już jest kompletnie wygrana. Szaszek. I co mają grać czarne? Nieszczęście chodzą parami. Król D7 niedobre, bo mat w dwóch. Król F7 niespecjalnie lepsze. Skoczek ładuje się na E6. Król F8. Nastąpiło król F7. I tu dróg do wygranej jest wiele. Wygrywa oczywiście skoczek E6. Ale to taka droga bardziej pozycyjna. Młoda zawodniczka, doświadczoną mistrzynią. Skoczek G6. Skoczek G6. I skoczek C3. Wieże połączone, skoczek wchodzi. Jak w przysłowiowe masło. Czarne próbują kończyć rozwój, no ale nie jest łatwo. Każdy ruch jest trudny. Naturalny skoczek wchodzi. Nie komentujemy tego ruchu. Nie komentujemy. Szipow by powiedział, że medycyna jest bezsilna, no ale w trudnej pozycji trudno o dobry ruch. Teraz strasznym ruchem było goniec D3. Nastąpiło hetman F5. No, grożą różne rzeczy. Różne rzeczy grożą. Wieża E8. No i jedziemy. Skoczek G5. Król G8. I kombinujemy jak Barbara Kaczorowska.
huknęła na H7, skoczek E5, zlikwidowała skoczka, który był obrońcą. I zaproponowała mata w 7. Atak z odsłony. Szach z odsłony. No tu można oddawać wieżę i wtedy będzie to dłużej trwało. O, takiego pięknego mata zafundowała. Można postawić mata i tu, i tu. W partii było trochę inaczej. Król odszedł na H8. Tu wygrywa skoczek G5. Jest mat w 6. Z uwagi na to, że goniec odcina królowi pole ucieczki. Po goniec D4. Król H1, wieża E1, wieża E1, G6, mat jest nie do uniknięcia. Bardzo ładne to się tak ładnie matuje. W partii nastąpiło hetman H5, co wiele nie zmienia. G6, hetman H6, goniec F4. I skoczek G5, taki ładny, elegancki mat. Partia się skończyła. Wróćmy jeszcze na chwilę. Także można grać debiut Sokolskiego, zwanego od Tartakovera w 1924 roku debiutem orangutana, więc najpierw był debiut orangutana. Potem był debiut Sokolskiego, niektórzy nazywają broną polską, debiutem polskim, no chyba dlatego, że tutaj w Polsce jedyna zawodniczka, która to grała, która to kosiła, mistrzyni międzynarodowa, mistrzyni Polski, reprezentantka Polski, Barbara Kaczorowska. Tu trzeba powiedzieć, że miała kilkanaście medali mistrzostw Polski, w tym 10 złotych. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Stilonie Gorzów ciągnęła ten klub. Zdobywała dla klubu najwięcej punktów. Nawet więcej niż sprowadzony z Moskwy naturalizowany Polak. Na pierwszej szachownicy ona grała na pierwszej kobiecej. W partiach błyskawicznych. Proszę, B4. Przeczytała tę książkę Sokolskiego, zobaczyła 50 czy 60 partii i stosowała ideę. I proszę, F6 w gambitowym stylu. Pion trzyma. Pion trzyma. Goniec na B4 stoi ni w 5, ni w 9. Ocena pozycji każe grać F4 i próć z tej strony. Natychmiastowe F4. O, taki jeszcze połączenie z gambitem królewskim. Zobaczmy, że jak przecież nie zbije. Jak zroszować to nie może, ale jak zasłoni piona, to już jest Fe5, skoczek F3 z przewagą. Zbicie, hetman wchodzi na H5. Wiele takich partii Sokolski wygrał. Więc tu okazuje się, że zawodniczka zapamiętała, zrozumiała i twórczo stosowała. Nie jest tak, że wszystko wymyśliła przy szachownicy. Skoczek bije w 4 na 2. Goniec D6.
Deroszada. W zasadzie w tym momencie partia jest skończona. 10 ruchów i partia skończona. Przeciwniczka, wybitna polska szachistka, Apolonia Litwińska z Wrocławia, mistrzyni. Hop. I podciągamy figury, połączone wieże. Koń idzie jak masło. A tam słabszy ruch. Ofiara figury za rozbicie pozycji. I tu tylko ostatnie podrygi. Siatka matowa, hetman H5. Z punktu widzenia szachisty najlepszy ruch prowadzi do mata. G6 i skoczek G5, mat. To był rok 77. W 82 Barbara Kaczorowska urodziła jedno dziecko. W 83 urodziła drugie dziecko. I mając dwoje małych dzieci, w 84 roku na wiosnę, czy już wczesnym latem, zaczęła pracę nad szachami od około godziny 21.30, jak dzieci poszły spać. I zmęczona matka dużo się nie mogła napracować. W ciągu dnia robiła trochę kombinacji z ryski szachów. I w 84, w październiku czy listopadzie, tatuś jej zrobił półfinał w Rzeszowie. Awansowała do finału Mistrzostw Polski. W 85 w Sandomierzu pojechała z dwójką małych dzieci. Jedno dziecko miało 3 lata, drugie jeszcze nie miało 2. I z tą dwójką dzieci pojechało na Mistrzostwa Polski i po raz pierwszy w kołowym turnieju zajęła trzecie miejsce. I niedużo brakowało, żeby była druga w zasadzie, a nawet i była szansa na pierwsze miejsce. Jednakowoż, jak mawiał Kazimierz Mekarczyk, miejscem tym jest miejsce uzyskane. Jak widzicie Państwo, grała ostro, zawsze grała ostro, ale gdy wróciła do szachów i ten debiut B4 trzeba było odstawić, robiła dużo kombinacji, ażeby kombinacyjnie być nie gorszą od przeciwniczek. I ponieważ liczyła warianty, to w jej partiach było mało kombinacji, bo kombinacje szły tylko w jedną stronę. Kombinacje robiła Barbara Kaczorowska. Przeciwniczkę robiły rzadko. Ktoś nazywał jej styl suchym. Nawet chyba, nie wiem, czy pan doktor Filipowicz takiej opinii. Opinia jest słuszna, ale to był suchy styl Karpowa, Pietrosjana, Capablanki. Takich właśnie zawodników, którzy świetnie liczyli warianty i taktycznie świetnie grali. Jeszcze był element psychologiczny. Nie zgadzała się na remis. Przeciwniczki, wtedy jeszcze były partie odkładane, miały dodatkowy nacisk psychologiczny, bo wiedziały, że ta zawodniczka będzie z nimi grała dziś, jutro i pojutrze. Odkładała partie i w tych dogrywkach też robiła cuda. No i jeszcze świetnie grała końcówki, świetnie jak na poziom kobiecy. Podobny poziom strategii zrozumienia szachu w tym czasie miała tylko Grażyna Szmacińska. Inne szachistki miały inny styl, inne charakterystyki, inne talenty szachowe. Także myślę, że warto zobaczyć, a niedługo zobaczymy w wykonaniu Barbary Kaczorowskiej największe indywidualny sukces partii, pojedynczej partii, pokonanie aktualnej wtedy wicemistrzyni świata. W XX wieku nikt nie pokonał wicemistrzyni świata, już nie mówiąc o mistrzyni świata, jeżeli chodzi o Polki, no bo w XXI Monika Soćko wygrała z Hou Yufan. I to jest największy sukces indywidualny Polki w całej historii kobiecych szachów, ten wynik Moniki Soćko. Zresztą Monika Soćko miała karierę nieco podobną i też miała największe sukcesy po urodzeniu trójki dzieci. I to należy chwalić. Kobieta, która gra w szachy, godzi szachy z życiem osobistym
jest godna pochwały. Dziękuję za uwagę.